Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna się kłania, dzisiaj karta dnia na dzień 29 maja, także zaczynamy od kart tarota i Lenormand wyjaśniające 29 maja. Dobrze, kochani. Król Denarów. Bardzo dobra, praktyczna energia. Mamy dobre wiadomości. Tutaj jest, moi drodzy, ogólnie życiowo poprawiony status finansowy. Ktoś może przyjść też niespodziewanie. My możemy się nie spodziewać tych pieniędzy, nawet, bo jest to nasz jakiś przyjaciel, ukryta taka osoba, która na przykład do ostatniej chwili nie wiemy, że przyjdzie na przykład i będzie nas wspierała, ale w ten sposób, że ona też również od nas czegoś oczekuje, tak? Bo tutaj jest coś za coś również w królu monet. Ta osoba nie obdarowuje nas za. Za nic, tak? My coś wykonujemy dla niej. To jest jakieś wykonane zadanie tutaj bardzo dobrze w Królu Monet. Także wiem z własnego doświadczenia, moi drodzy, że Król Denarów to jest dobry status, ale też, tak jak mówię, właśnie jest coś za coś. Robimy coś, nic we wszechświecie nie ginie, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że powinno być, przynajmniej powinno być tak, że my daliśmy coś od siebie i ta energia do nas wraca. Wtedy jest taka równowaga i tutaj ta równowaga przy królu denarów przychodzi, tak? My coś daliśmy od siebie, jakąś usługę, przysługę, pomoc, tak? i wraca do nas y, po prostu tak jak koło fortuny tutaj król denarów zatacza takie koło dobroci. Moi drodzy, tak, to jest taka interpretacja czysto moja intuicyjna z moich doświadczeń y, wróżenia i ogólnie y, moi drodzy y, tarot intuicyjny u mnie, który się y, Najbardziej sprawdza, kochani, ale żeby tutaj móc mówić o intuicji i tak dalej, no to wiadomo, trzeba znać, moi drodzy, być w tym dłuższy czas. To nie jest tak od razu, nie przychodzi. No dobrze, kochani, ja tutaj mówię tak, jakbym mówiła do ogółu. Ja wiem, ale tu mam takie osoby, które się pytały mnie ostatnio o tarot intuicyjny, i właśnie dlatego mówię, że tego nie da się jakoś tak zrobić od razu, moi drodzy. Że wy się nauczycie tarota i że to będzie już do was przychodziło. Nie, kochani, to są lata, lata. Praktyki, ale szczególnie ta intuicja, to jest taki talent, moi drodzy. Ja myślę, głęboka intuicja, a nawet jasno widzenie, tego za bardzo nie można się nauczyć, moim zdaniem, to jest w nas od urodzenia. Być może z pokolenia na pokolenie. Kochani, tu w zdrowiu uważajmy też nastawy kości kolano bądź kolana mogą dokuczyć, ale myślę, że układ pokarmowy też tutaj jest. W uwadze, powinno się uważać. No i kochani, karty Lenormand. Zobaczmy. Radości. Tutaj mamy, moi drodzy, radości, mniejsze, większe, przychodzi do nas coś fantastycznego, ponieważ koniczynki to są takie szczęśliwe sploty małych wydarzeń, takie radosne właśnie pierwiastki naszego życia. Także, kochani, tutaj sporo radości i takich niespodziewanych, tak, takich trochę spontanicznych, tak? Także bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani, do usłyszenia.